A teraz mamy książkę Lud z Grenlandzkiej Wyspy, świeżą książkę wydaną we wrześniu. Już wiemy, że mimo że książka jest tak świeżutka, została nominowana do nagrody w konkursie Mediatory w kategorii Obserwator. Ilona Wiśniewska także współpracuje z dużym formatem i polityką i jest krajanką, jak już zostało to wspomniane, pochodzi z Pruszkowa koło Opola. Rozpoczynamy od książki Lud, bo to najświeższe dokonanie. Książka, która opowiada o Umanak, wyspie, która liczy sobie 12 km kwadratowych. Mała wioska, skalista, rybacka. Umanak znaczy po grenlandzku, jak tłumaczy to w swojej książce Ilona Wiśniewska, miejsce, w którym bije serce. Gdzie leży serce? Gdzie leży serce? No bo ta góra jest w kształcie serca, to na pewno. A ja sobie wyobraziłam, że tam też bije to serce, serce tych ludzi, o których opowiadasz. Tam też działa najstarszy na Grenlandii dom dziecka, w którym Ilona Wiśniewska pracowała jako wolontariuszka. Co sprawiło, że właśnie to miejsce w Grenlandii, na największej wyspie na świecie, wybrałaś do stworzenia reportażu? To zaraz powiem, ale tu się przywitam. Dzień dobry, bardzo miło, że Państwo tak tłumnie przybyli na to spotkanie, które będzie w ogóle o miejscu, którego nie widać w sumie na mapie, bo jak patrzymy na mapę świata, to tych wysp, o której rozmawiamy, nie ma. Więc za mało. Tu będą się pojawiały zdjęcia, jak Państwa nie znudzimy i będą Państwo chcieli, żebyśmy dłużej rozmawiały, to one się zapętlą i się powtórzą, więc tak to będzie. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytania na przykład o jakieś konkretne zdjęcia, to już mam przerwać i przecież będziemy opowiadać. Tyle tytułem wstępu, dlaczego tam właśnie. Dlaczego pojechałam na taką małą wyspę? Bo Grenlandia jest tak wielka, że byłoby karkołomnym zadaniem pojechać na ileś miesięcy do jakiegoś miejsca i chcieć to miejsce opisać. I dlatego utrudniałam sobie zadanie na tyle, że po prostu pojechałam tam zimą, właśnie na taką małą wyspę, o której ktoś mi powiedział, żeby tam pojechać. To jest taki ciąg przypadków i to zawsze na pomocy tego jest, że spotykasz kogoś, ktoś ci mówi, to pojedź tam, a dlaczego? No po prostu zobaczysz. No to ja pojechałam na tę wyspę. I to było chyba w sumie dobry zabieg, czy dobra decyzja, bo ja chciałam teraz, pisząc kolejną książkę, chciałam się na coś przydać. To znaczy, wiesz, nie jechać jako ktoś, kto tylko chce opowiedzieć historię, tylko żeby coś zrobić. No, a jako filolog, polski fotograf, to się świetnie nadawało do sprzątania, więc wyspecjalizowałam się w odkurzaniu dywanu taką rurą, bo takie moje główne zajęcie. I tam zbieram historię. To było to miejsce, do którego spędziłam 3 miesiące i gdzie poznawałam ludzi w działaniu. Ta praca, która towarzyszy Twoim reportażom, już się pojawia chociażby w książce Hen, ponieważ tam odśnieżasz przejścia przed domem swoim bohaterom, ale na wyspie Umanak jest najstarszy dom dziecka na Grenlandii i Ty, przelatując tam, dowiadujesz się od Anne, która jest dyrektorką tego domu dziecka, że możesz pisać o wszystkim, co Cię interesuje, z wyjątkiem historii tych wychowanków tego domu. Gdzie zatem zaczynasz szukać historii? Bo zdaje się, że to nie ten dom był Twoim celem, jeśli chodzi o pisanie reportażu, tylko to miejsce, ludzie, którzy tam mieszkają. Pewnie, że nie, bo jeżeli nie chciałam napisać sensacyjnej książki o problemach współczesnych nastolatków w Grenlandii, bo ci nastolatkowie są super, oni sobie naprawdę świetnie radzą z tym, w jakich warunkach mieszkają, przez co przeszli i tak dalej, więc to zupełnie nie ta droga. Ten dom dziecka mi się wydawało, że to jest takie miejsce, gdzie właśnie, nie wiem, jako właśnie ten ktoś, kto miał kurs pedagogiczny, że ja się na coś tam może przydam jeszcze więcej, kompletnie złe założenie się okazało, ale to było, wiesz, dom dziecka po prostu był tam miejscem, w którym można było pracować też, bo tam można pracować albo przy rybach, a ja to nie wiem, czy pewnie bym się mogła wyszkolić do tego, ale to było miejsce, w którym pracowałam. Pewnie by też było Ci trudno jako wegetariance pracować przy rybach, chociaż okazuje się, że ta północ może zmienić nawyki żywieniowe. Ty wcześniej przez 20 lat nie jadłaś mięsa, więc tam podejrzewam, że w miejscu, które w 80% jest skute lodem, trudno zachować takie zasady żywieniowe.
Ja sobie założyłam przed wyjazdem, że będę jadła dokładnie to, co jedzą mieszkańcy, że nie będę im narzucała mojego sposobu myślenia, bo to jest właśnie wtedy przyjeżdżanie do innej kultury z tym czuciem się lepszym. A ja się czułam na pewno nie lepsza, ja się bardzo wiele od Grenlandczyków nauczyłam. I to, że akurat przez 3 miesiące musiałam jeść jakąś surową skórę z wieloryba, no tego akurat się nie dało tak zjeść do końca, bo to jest taka chrząstka grupa, którą ja przeżuwałam i wypluwałam do kieszeni w spodniach, tak miałam tutaj kieszonkę taką na piersiach. Ale jadłam wszystko, co oni jedli, bo to było w sumie jedyne świeże jedzenie, jakie tam było dostępne. Bo my byliśmy na wyspie, która była otoczona zamarzniętym morzem no i tyle trzeba sobie było wyrąbać przeręblem w metrowym lodzie, pójść złowić rybę, a jak się nigdy nie łowiło rybę na taką długą linę, no to nie łowi się jej za pierwszym razem, bo ty musisz na rybę wyciągnąć, musisz ją przygotować do jedzenia, to taki jest cały proces, więc to się też coś takiego dzieje, przynajmniej ze mną się coś takiego zadziało, że po prostu wiesz, dostosowujesz się do tego, gdzie jesteś, nagle jesteś głodny, nagle chcesz to mięso jeść. Ja nie wiem. I to pytanie o to, jak się odżywiają Grenlandczycy, też jest tak naprawdę pytaniem o to, w jaki sposób oni żyją. Też jest pytaniem o to, jaki mają kontakt z naturą, ponieważ tam odbywają się polowania, tam się też nosi odzież wykonaną ze zwierząt. Ale to normalne dżinsy też odbywisz się słyszą. Tak. Ale w książce Lód z Grenlandzkiej Wyspy jest też takie zdjęcie butów wykonanych z niedźwiedzia, które ty w ogóle zakładasz w trochę inny sposób niż tamtejsza kultura by nakazywała kobiecie nosić takie buty. Bo ja zakładałam tam takie kamiki, to się tak te buty nazywają, futrem na zewnątrz, a kobiety noszą buty futrem do wewnątrz. Bo to te z futrem na zewnątrz wcale to nie oznacza, że one nie mają również futra wewnątrz. To są buty dla mężczyzn, no bo mężczyźni są tradycyjnie myśliwymi i oni spędzają więcej czasu na tym zamarzniętym morzu. A jak nie chodziłam, to one mi się podobały po prostu. Gdzieś tam kiedyś znalazłam i je nosiłam, ale mieszkańcy wioski tylko się ze mnie śmiali. Ale się ze mnie w sumie ciągle śmiali, więc to kolejny powód do śmiechu. No właśnie, bo tutaj ta książka też dotyka kolonializmu, dotyka tego, jaka sytuacja nastała na Grenlandii po II wojnie światowej. To jest terytorium zależne od Danii, chociaż zyskała autonomię w 1979 roku. W 2009 ta autonomia została rozszerzona, ale jednak historia, pamięć tych bohaterów jest bardzo trudna. I tutaj zmierzam do postaci Helen, bo nie będziemy mówić o wszystkich bohaterach tej książki, jest naprawdę bardzo wielu, ale ta sytuacja, która spotkała Helen, no jest takim pokazaniem, co Dania była w stanie zrobić w imię oczywiście niesienia oświaty na Grenlandii tamtejszym mieszkańcom. Historia Heleny to jest taka historia, która właśnie nie wydarzyła się w Umanach. To jest jedyna historia w książce, która nie ma takiej styczności bezpośrednio z wyspą. I to jest taka historia o tym, że w latach 50. przeprowadzono taki eksperyment. I on był przeprowadzony w dobrej wierze. To znaczy 22 dzieci z Grenlandii, one miały być zdolne. Zabrano rodzicom i wywieziono je do Danii, żeby je ucywilizować, żeby one się nauczyły duńskiego i żeby potem te dzieci, takie 8 do 10 lat, żeby one były potem przykładem dla swoich rówieśników, żeby jak wrócą, mając tych 11 lat, to żeby na przykład uczyły swoich rówieśników duńskiego. No pomysł wspaniały, tak w punkcie wyjścia. Tyle, że te dzieci, one spędziły rok w Danii, a potem, jak wróciły do domów, to właśnie nie wróciły, że wróciły na Grenlandię, to nie wróciły do domów rodziny, tylko do domu dziecka. No bo te domy dziecka były już, no były tym zapewnieniem, że te dzieci będą po prostu się cywilizowały. No i historia Heleny jest taka, że ona wróciła do Nuuk, czyli do stolicy Grenlandii, mieszkała kilka ulic od swojego rodzinnego domu, nie mogła się porozumieć ze swoją matką, bo zapomniała język. No, o tym, że była przedmiotem eksperymentu, dowiedziała się 40 lat później. Tak, to jest też niesamowite, jak ktoś przeżywa całe życie, nie wie, dlaczego rodzice go opuścili, właściwie mama tylko dlaczego go opuściła i dowiaduje się o tym później. Takich ran na sercu Grenlandczyków jest wiele, bo też trudno powiedzieć, że zostali oni w jakiś sposób oficjalny
przeproszeni za te wszystkie krzywdy, za wszystkie elementy danizacji, było naprawdę wiele. Oni byli często przesiedlani, bo na przykład z samej północy byli przesiedlani z wiosek, dlatego że Amerykanie zbudowali tam swoją bazę. Z innej miejscowości, która była oparta na górnictwie, też ich przesiedlono, no bo już tego węgla się nie wydobywało. Jest dużo takich historii i nie za wszystko zostali Grenlandczycy przeproszeni. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek będą. Za tę historię z Helen i z tym eksperymentem przeprosiły nie wszystkie organizacje, bo to było oczywiście prowadzone przez Czerwony Krzyż i tak dalej, także wszelkie organizacje takie, które mają czynić dobro. Tutaj nie wszyscy przeprosili za to, więc dużo jest jeszcze takich kart w historii tych relacji wojsko-irlandzkich, które jeszcze raz mówisz, wyczyszczenia. I to też wybrzmiewa w tym utworze hip-hopowym Tupilak, Taraka, o którym piszesz, bo ten utwór zaczyna się właściwie od takiego nagrania, połączenia telefonicznego, kiedy wzywana jest pomoc do człowieka, który jej potrzebuje, a dyspozytor pyta, czy to ktoś z Danii, czy to Grenlandczyk. Jakby rasa miała znaczenie, komu zostanie udzielona pomoc. To na pewno nie jest taka codzienność tych relacji wojsko-grenlandzkich. On też to na pewno znalazł gdzieś i użył, bo taki akurat taką robi muzykę i o tym śpiewa. To nie jest tak, że wszyscy Duńczycy nienawidzą Grenlandczyków czy i odwrotnie. To jest tak, że tych ludzi jest tam tak mało, a ja też nie piszę całej Grenlandii, tylko o tej małej wyspie, gdzie mieszka 1300 osób, że każda osoba, która opowiada ci jakąś historię, to ta historia jest jakby, wiesz, uprawomocniona do tego, żeby wybrzmieć. Bo każdy będzie miał inne doświadczenia. Jedna osoba pojedzie do Danii, żeby uczyć się duńskiego i to otworzy drzwi na świat. Ona będzie miała wyższe wykształcenie, będzie miała fajną pracę i fajne życie w Danii. A ktoś inny trafi akurat do jakiejś rodziny zastępczej, która no, będzie nie jakąś fajną rodziną. I co? I wtedy wtedy są zupełnie inne wspomnienia. Więc mam nadzieję, że w tej książce też to trochę wybrzmiewa, że to nie jest jeden rodzaj tego współżycia, tylko że to są bardzo różne historie. To są bardzo różne historie i też bardzo różne jest podejście do przyszłości Grenlandii, bo są zwolennicy pełnej niepodległości, a są też tacy, którzy uważają, że ta opieka Danii jest potrzebna. Ty odwiedziłaś miejsce szczególne, bo jeżeli mówi się o takim myśleniu niepodległościowym, to właśnie Umanak jest takim chyba liderem na Grenlandii, jeśli chodzi o taką myśl niepodległościową. Tak mówią, bo mówią, że to jest serce i że to serce tam bije i że tam jest właśnie ta myśl niepodległościowa obecna cały czas. Stamtąd też pochodzi była premier Grenlandii, która bardzo się domagała tej niepodległości. Ona niestety potem zdefraudowała jakieś publiczne pieniądze i straciła autorytet, ale jest stamtąd i tam jak się rozmawiało z ludźmi, to oni bardzo, to był bardzo ważny temat. To kiedy ta Grenlandia będzie niepodległa. Ale z drugiej strony oni nigdy nie potrafili powiedzieć, kiedy to miało się wydarzyć. Bo to jest tyle poziomów, tyle rzeczy, które muszą zostać spełnione, żeby Grenlandia była niezależna, że nie wiadomo, kiedy to się wydarzy. To jest takie życzenie, żeby ona była niezależna, czy będzie, nie wiadomo. Byłaś nominowana do nagrody imienia Teresy Toreńskiej. Ona mówiła, że ma taką przypadłość, że ludzie opowiadają jej swoje życie. Nawet więcej znała w jednym z wywiadów. Powiedziała, że czasami po prostu stwarzała takie wrażenie bezradności, że rozmówca chciał się nią zaopiekować, opowiadał jej więcej niż zamierzał, co właściwie otwiera człowieka tak naprawdę. Czy ty masz jakiś swój sposób właśnie, żeby ludzie opowiadali ci takie historie, niektóre bardzo bolesne, opisane w tej książce? Chyba chodzi o to, żeby być bardzo ostrożnym w tym, o co się pyta. I żeby wiesz, mieć szacunek do tego, że ktoś na przykład czegoś nie opowiada, że ja nigdy nie drążę. Te historie się jakoś dzieją poza mną, bo ja też bardzo często ludziom opowiadam moje historie. I oni tak mówią, ale jak to? Dlaczego ty mieszkałaś na Spitsbergenie przez 5 lat? Co się złego stało w twoim życiu, że tam musiałaś mieszkać? I oni są jakoś tak. Ja nie opowiadam tego jako jakiegoś dramatu, tylko też się chcę podzielić z tymi osobami, z którymi robię wywiad, czy z którymi spędzam czas, też im opowiadam o sobie. No,
to jest chyba też taka uczciwe postawienie sprawy, że oni coś wiedzą o mnie, ale to robię wszystko intuicyjnie, wiesz, to nie jest tak, że mam jakąś metodę. To każdy człowiek, który jak mówię, jest inna zupełnie historia, z niektórymi się musisz napić wódki, z innymi musisz się gdzieś poszlajać w jakichś miejscach, z innym musisz iść na łowić ryby przez cały dzień, żeby ci opowiadał. On ci opowiada historię kawałka swojego życia przez ileś godzin. To jest zimno, wiesz, już chcesz do domu, już chcesz sobie chociaż tę pizzę mrożoną zrobić, bo tej ryby i tak nie złowisz i tak dalej, wiesz. A po prostu ten ktoś ci opowiada to bardzo powoli. I to chyba też trochę, wiesz, cierpliwość, ale też taki szacunek do tego ludzi. Zastanawiam się też, czytając Lód, ile historii tutaj się nie znalazło. Przy jednej z bohaterek, która też doświadczyła naprawdę trudnych momentów w swoim życiu, była molestowana, była gwałcona, ona ci się zwierza z tego. Mówisz też o tym, że zastanawiasz się, ile napisać w imię obrony bohatera przed nim samym. Jak dużo się nie znalazło w tej książce? Sporo się nie znalazło. Ale tu chodzi właśnie o szacunek do tych bohaterów, bo bohaterowie wiedzą, co jest o nich napisane. Zwłaszcza ci, którzy opowiadają mi te trudne historie, jak historia tej właśnie kobiety, o której mówisz, ja jej przetłumaczyłam rozdział o niej na angielski i rozmawiałyśmy jeszcze o tym, czy w ogóle możemy to ruszać. Bo tak jak mówię, nie szukałam zupełnej sensacji i nie chciałam pisać o takich rzeczach, których byśmy się spodziewali, o tym, że Grenlandia to jest właśnie to i to, bo starałam się znaleźć coś innego. A te rzeczy się przeplatają jednak mimo wszystko, te złe. Więc sporo historii. Główny bohater, historia głównego bohatera się... Ta książka się kończy dwoma zdaniami, których nie miało nie być w niej, bo dobrze by się kończyła bez tych dwóch zdań, ale on tak zadecydował, że się tak kończy. I wiesz, i na przykład ta historia, jej nie ma w książce, ze względu właśnie na szacunek do tego bohatera. Piszesz też o tym, że Grenlandczycy dużo się śmieją, że w ogóle mają do niektórych spraw dużo bardziej bezpośrednie podejście niż chociażby w naszej kulturze. Jest też taka sytuacja w domu Ann, kiedy zadajesz pytanie, które właściwie na Grenlandii to może nie padło. I ty piszesz też taką pokorą o tym, takim dystansem do siebie, jak to jest, kiedy przyjeżdża ktoś z innego świata i zadaje być może dziwne pytania dla tych, którzy są osadzeni w tamtych realiach. Ja zadałam pytanie, o to pytanie pytasz, jak się poznali, tak? Tak. O to pytanie. No bo jestem gościem u myśliwego i jego żony. Na sąsiedniej wyspie, nie na tej, na serce, tylko pojechaliśmy po morzu, musieli za przęgami do myśliwego. No i ja tutaj tak chcę, żeby oni mi opowiedzieli, oni powiedzieli, że tak, jasno, opowiemy się o naszym życiu. No i ja pierwsze pytanie, jakie zadaję, to jak się poznaliście. No i oni tak patrzą po sobie, nie wiadomo. I tłumaczy mi tę rozmowę kolega, który mówi po grenlandzku i po angielsku. No i oni zaczynają opowiadać. I wszyscy się zaczynają śmiać. Ja siedzę też się chichlam, no bo to się nie można nie śmiać, jak się grenlandczycy śmieją, bo to jest zaraźliwe. No i potem się okazuje, że oni mi opowiadają, już się śmieją, zaśmiewają się, opowiadają mi, kiedy pierwszy raz uprawiali seks, bo to dla nich było, kiedy się poznali. Oni się znali właśnie. O to chodzi, że wiesz, że jak się przyjeżdża z danego kręgu kulturowego i chcesz przekładać na ten nowy, jakiś swój sposób myślenia, no to często właśnie będziesz kończył w takich sytuacjach, że potem myśliwy pyta mnie w końcu, dobra, tyle pytań mi zadałaś, ale to teraz ty opowiedz mi, kiedy ty pierwszy raz uprawiałeś seks. No ja opowiadam, no bo co mam zrobić, no i oni się też nie śmieją. Wymiana informacji, to jest ważne, jak się zbiera na pewno materiał do reportażu. O tym śmiechu też jest więcej, on się często pojawia w tej książce, ale życie na Grenlandii to jest też życie bliskie jakichś takich mocy, które są poza działaniem człowieka. Ty piszesz też o takich przedmiotach kultu, które nazywają się tupilak, dają ogromną władzę, myślę, komuś, kto posiada takiego tupilaka i jeszcze potrafi się nim posługiwać. Czy ty się spotkałaś też z takim działaniem, nie wiem, tych różnych mocy pozaludzkich, jakimś takim szamanizmem tam na Grenlandii? Nie, z szamanizmem takim, wiesz, stricte to nie, ale spotykałam się z różnymi rzeczami, które się działy w domu na przykład, w którym mieszkałam. I to też było fajne, bo normalnie to ja tak się boję tych duchów i tych jakichś dziwnych rzeczy, a tam było powiedziane na początku, że ten dom, w którym mieszkasz, to jest dom tutaj, w którym po prostu są różne dziwne dźwięki w nocy i się nie bój tego. No i się tak po jakimś czasie przestajesz tego bać.
To jest fajne, że to oczywiście to jest tłumaczenie sobie działania natury, które się, wiesz, tej ogromnej natury właśnie w taki sposób, ale mieszkańcy mówili o tym zupełnie naturalnie, że dobra, do tego domu nie wchodźcie, to jest zły dom, w tym domu straszy, w tym nie straszy, ten jest w porządku. I tyle, to było naturalne, jakiś, wiesz, no, to było tak, to było naturalne zupełnie, że masz, że wiesz, co możesz, a czego nie możesz, że to natura to wszystko ustawia. No a szaleństwo to nie ma już takiego, przynajmniej nie takiego dla sprzątacza w domu dziecka, wiesz. Czyli może dla mieszkańców, którzy mają jakiś pełnoprawny udział w tej społeczności, ale nie dla mnie. Mieszkałaś na Spitsbergenie, mieszkałaś na północy Norwegii, przeżyłaś orkan Ole. Czy ten klimat Grenlandii, gdzie jest skute morze, lodem morze, gdzie się jeździ taksówkami po lodzie albo skuterami śnieżnymi, jest dla takiej osoby, która już jest obeznana z północą, jakimś wyzwaniem? Pewnie, bo ja wyjechałam tam myśląc, że już coś wiem o Arktyce, że tam mieszkam tyle lat, ale potem to zupełnie to wszystko się przewartościowało na samym początku, bo ja może jeździłam wcześniej skuterem, czy byłam w zimnie, ale nie chodziłam nigdy w ubraniach ze skór. A że ja tam na początku byłam na tej najniższej, zawsze byłam na tym najniższym poziomie wśród pracowników, to dostawałam też najgorsze ubrania. I dostałam takie spodnie z renifera, takie na szelkach, i one, renifer to nie jest dobry zwierzę na ubranie. On jest dobry raczej, żeby zrobić z niego jakieś siedzisko czy coś, ale spodnie to nie jest najlepszy materiał, bo on jest bardzo sztywny. I ja tak pamiętam, że wsiadałam na skuter, taka dumna, że teraz pojadę skuterem i wszystko przecież wiem, i w tych spodniach i nawet nie mogłam w nich podnieść nogi i się po prostu tak przewaliłam przez ten skuter. I leżałam tak, nie mogąc się ruszyć. Więc to była cała, jeśli codziennie, wiesz, uczyłam czegoś, żeby nadobierałam jeszcze większej pokory do tego miejsca, i szacunku do tego miejsca, w którym byłam, bo zimno, tak, ja się zimna może mniej boję niż kiedyś, ale ono tam było ekstremalne, ale dzięki temu, że mieliśmy ubrania ze skór, to nie martwi się. To nie tak, że wszyscy Grenlandczycy chodzą w tych ubraniach, to my tak przyjezdni chcieliśmy tam pochodzić, a oni chodzą do bani, głównie. Ten klimat jest wyzwaniem nie tylko jeśli chodzi o temperaturę, ale także jeśli chodzi o dostawy żywności. Piszesz o tym w tej książce, że w Umanach są dwie wiosny. Pierwsza, kiedy po nocy polarnej wraca słońce, a drugie, kiedy morze odmarza. Ale zanim to się stanie, czasem długo się czeka na dostawy żywności. I kiedy już wszystkiego brakuje w sklepach, to co właściwie zostaje? Czym się wówczas tam żywicie? Myślę, że żywiliśmy mrożoną pizzą, bo to było jedyne takie bezmięsne jedzenie dostępne. Ale to był mój problem, że ja nie miałam co jeść. Czy problem tych przyjezdnych, że nie mieliśmy co jeść. Bo Grenlandczycy chodzili na lód, polowali na foki, polowali na... łowili ryby i tak dalej. I oni mieli świeże jedzenie, a my nie mieliśmy, ci tacy właśnie z Europy, nie wiadomo. Więc to, że musieliśmy jeść jakieś takie rzeczy, mrożonki jakieś jedliśmy na przykład. Tam było dużo mrożonego jedzenia i dużo takiego wpuszka. Więc to jedliśmy, ale mogliśmy jeść świeże jedzenie, bo to był nasz wybór. To jest tak, że podobno największym, to mówili mieszkańcy, że podobno największym problemem było chyba 2 lata temu to, jak się skończyła Coca-Cola. Bo wtedy to był dramat. Bo tam wszyscy piją Coca-Colę non-stop. Jeszcze taki odpowiedni duński Sprite'a, który się nazywał Faxe-Kondi. Jest takie jeszcze gorsze niż Sprite, jeszcze takie słodsze. I to bez tego, no, to trudno jest żyć. Oni jeździli na inne wyspy, tam wykupywali to, ale nie, no w końcu potem ta kola się skończyła. Czyli najpierw książka o wielokulturowości, później było Hen na północy Norwegii, gdzie piszesz z kolei o ludności Samów, którzy bardzo nie lubią być określani Lapończykami, chociaż my znamy takie określenie, myślę, że to jest nazwa bardziej popularna, albo była przed książką Ilony Wiśniewskiej, teraz już wiemy, że to są Samowie. To jest też książka trochę o tym, co się dzieje w momencie, kiedy jeden naród kolonizuje następny, o walce o przetrwanie własnego języka, jak to wygląda z kolei na północy Norwegii, jak Samowie dzisiaj siebie postrzegają.
postrzegają? Czy są dumni z tego, kim są? Pewnie, że są dumni, ale to jest ta duma taka sama jak u Grenlandczyków, że oni nie odbierają dumy inne, bo w Polsce jest często teraz tak, że jesteś dumni z tego, że jesteśmy Polakami, ale wszyscy inni już nie są po naszej stronie i tak dalej. To tak samo jak pytałaś o Grenlandczyków, oni po prostu, każdy ma swoją historię, wiesz, każdy ma inne doświadczenie i zależy z kim się rozmawia, bo oczywiście, że tak generalnie mówiąc, to samo mają w Norwegii dużo praw już teraz, a jeszcze 30 lat temu nie mieli, mają swoje instytucje, mają swój uniwersytet i tak dalej i posługują się swoim językiem bez żadnego problemu. Ale to są też produktem tego doświadczenia, czy własnego, czy swoich rodziców. I każdy będzie miał też inną historię. Nie ma takiego ogólnego podejścia do tematu. Tak samo jak z Grenlandczykami i Duńczykami. Myślę, że każdy po prostu zasługuje na to, żeby zostać wysłuchany. Pisze, że tam są też tablice, które informują o danych miejscowościach w trzech językach, bo są po norwesku, po samsku i po finlandzku. Jest jedna taka tablica, która jest bardziej znana od innych, to właściwie gdzieś być może rodzi też skojarzenia z kulturą tutaj, chociażby jaką mamy na Polszczyźnie, tam te tablice też są niszczone. Jedna taka tablica w niedaleko Tromsø jest regularnie obstrzeliwana przez mieszkańców. Właśnie ta część samska jest na niej seria oddawana z jakiejś broni. I potem się ją wymienia i on znowu jest niszczona i tak dalej. Dlatego to mamy tutaj przed na Obuszczyźnie, prawda, też. Tam pisze nawet, że jest taka teoria, że to ktoś sam, kto nienawidzi sam siebie i neguje swoją tożsamość, być może dokonuje tej serii strzałów do tej tablicy. To jest jedna z teorii, która tam po prostu krąży w okolicy. Ale kiedy mówimy o tym, jak dzisiaj żyją Samowie, to też jest pytanie o to, gdzie jest miejsce na ich tradycyjny strój, na ich prawa. Opisujesz taką sytuację, kiedy ludność samska walczy o to, żeby nie powstała zapora na rzece, żeby nie powstała elektrownia. Oni wiedzą, że mogą mówić swoim głosem. Jak wyglądała w ogóle historia tych bohaterów, którzy stanęli w obronie natury, ekologii? To była historia z lat 80., no wtedy miała apogeum w latach 80., bo Norwegowie chcieli zbudować rzekę na Tamę na rzece, bardzo ważnej dla migracji reniferów, bardzo ważnej rzece dla Samów. No i na drodze tej rzeki spiętrzonej no, była wioska po prostu, którą oni chcieli je zatopić. No i wtedy najpierw norwescy ekolodzy, a później też Samowie zaczęli protestować. To były takie protesty no, bardzo, bardzo słynne i do dzisiaj są omawiane w Norwegii. No i tama została zbudowana, ale wioska przetrwała, więc połowiczny sukces. I to wtedy Samowie zostali pierwszy raz jakoś dostrzeżeni. Wtedy pierwszy raz mieli głos jako grupa etniczna, prawda? Że wtedy zaczął się rozmawiać o ich prawach, bo oni wcześniej byli. To nawet u naczelnego norweskiego pisarza, przecież u Hamsuna, tam się Samów nazywa oczywiście Lapończykami, ale oni to są jakieś takie, tak między człowiekiem a zwierzęciem, że gdzieś tam przebiega, nie wiadomo, tutaj po ścieżce gdzieś biegł jakiś Lapończyk, ale nie ma w ogóle szacunku do tych ludzi, bo oni nie są często traktowani jako ludzie, czy nie byli nawet w takich w klasycznej literaturze.